Począwszy od szóstego numeru tegorocznego Karpaksa, w pełni ruszamy z rubryką Strefa Młodych. Wszystko, co chcemy przekazać młodym adeptom wędkarstwa karpiowego, tam właśnie się znajdzie. Natomiast zaproponowaliśmy redagowanie całej tej rubryki Strefa Młodych Kubie. Kuba Ziemianin, nasz nowy współpracownik. Karpiarz, który być może Wam już jest znany, bo mimo że młody, ile masz lat? 19 lat, to on ma już za sobą sporo przeżyć karpiowych w różnych sytuacjach, w różnych wodach. Pamiętam, myśmy pierwszy raz się spotkali chyba na Miłoszewie podczas srebrnego haka. Tak, z Krzysiem Harmuszko wtedy łowiłeś, no wyniki mieli całkiem fajne. Ja mówię, młody człowiek, nieźle to mu idzie całkiem. Trochę czasu minęło. Kuba w pewien sposób już dojrzał do tego, żeby móc się zabrać za dziennikarstwo i za prowadzenie takiej rubryki. Powiedz mi, kiedy zaczynałeś łowić karpie? Pierwsza ta edycja srebrnego haka na Miłoszewie to były moje drugie zawody. Pierwsze były na Przytocznej. To było około 8-9 lat temu. No w ogóle z wędkarstwem już od najmłodszych lat jestem związany, natomiast szukałem czegoś nowego i stanęło w sumie na karpiowanie i tak się ciągnie już przez te właśnie 9 lat, czyli w sumie prawie połowę mojego życia. No i fantastyczna sprawa. Byłeś, mówiłeś o zawodach, ale byłeś na też wielu łowiskach takich znaczących, na Rainbow chociażby, więc doświadczenia zupełnie innego rodzaju wędkowania też już przecież masz, prawda? Tak jest, to jest no, zupełnie inne łowienie niż na większości wód w Polsce. Kilka razy udało mi się właśnie być na Rainbow, na Bolsenie. Zupełnie inna charakterystyka łowienia, no ale powiem szczerze, że jest coś w tym takiego magicznego, że taka wyprawa to zupełnie inne emocje, no inne przeżycia. Ale oczywiście nie tylko wyjazdy zagraniczne, bo nas, czy właściwie młodych wędkarzy, młodych karpiarzy w Polsce będą interesować nasze wody. Tutaj przecież oni łowią przede wszystkim. I ty będziesz tą osobą, która zbierze tych wszystkich młodych wędkarzy razem w pewne ramy. To oczywiście nie będzie tylko i wyłącznie czasopismo Karpmax, to będzie również, a może przede wszystkim będzie internet, będzie Facebook. Powiedz parę słów o tych naszych planach. Tak, ja w ogóle chciałbym wszystkich zaprosić do kontaktu. W Karpmaxie będzie taki specjalny dział właśnie, tak jak Pan powiedział, poświęcony takim młodym adeptom łowienia. Tam myślę też będzie jakiś mój mail. Planujemy też stworzyć grupę na Facebooku właśnie takich młodych adeptów wędkarstwa, żebyśmy mieli ułatwiony kontakt, różnego rodzaju zdjęcia, relacje z zasiadek. Chcemy również zorganizować jakieś spotkanie takie dla młodych osób, żeby po prostu się lepiej poznać, żeby nawiązać jakieś kontakty. I spotkanie nad wodą. Nad wodą, no oczywiście. Planujemy to na przyszły rok. Na tak pewno jest. Nam się uda. O szczegóły jeszcze za wcześnie będziemy o tym informować. Natomiast ty będziesz osobą, która będzie scalać tych wszystkich młodych wędkarzy. Wokół ciebie to wszystko będzie się kręcić, więc jeżeli macie jakiekolwiek sprawy związane z wędkarstwem karpiowym, chcecie się pochwalić, chcecie się zapytać, chcecie się czegoś dowiedzieć, walcie prosto do Kuby, on będzie Wam na to wszystko odpowiadać.